Serdecznie Państwa witam na 13. edycji Parku Sztuki. W tym roku do wydarzenia zaprosiliśmy artystów z całej Polski oraz z zagranicy. Zobaczymy prace konkursowe w wykonaniu 14 artystów, finalistów, którzy przeszli przez pierwsze kwalifikacje. Następnie zobaczymy też, pięknym wydarzeniem będzie wieczór z performance, do którego zaprosiliśmy do udziału Ryszarda Ługowskiego, Janusza Bałdygę oraz Jarynę Szumską. Ponadto artyści jurorzy pokażą nam również swoje dzieła, czyli obiekt oraz dwa performance. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy młodzież z bielskich szkół, czyli z 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Emilii Plater w Białej Podlaskiej oraz 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zaczęliśmy nasz cały występ, tutaj będziemy, no pewnie tak do około godziny 19. Zerwaliśmy dwie koleżanki, które chętnie się przyłączyły do nas. No i na szczęście pogoda dopisała, nie pada, ale też nie jest nam gorąco, że się nie zagrzejemy w tych naszych strojach. Ogólnie cała koncepcja performance jest, żeby pokazać takie fałszywe osoby, które chcą być takie idealne i przez to są takimi laleczkami. My dzisiaj tak te laleczki tak przedstawiamy troszeczkę. Ogromnym wysiłkiem i wieloletnią pracą naszej miejskiej społeczności przywróciliśmy świetność dziedzictwu historycznemu, kulturowemu Białej Podlaskiej, temu wspaniałemu, książęcemu założeniu zamkowo-parkowemu Radziwiłłów. O tej świetności świadczy nie tylko ten dziś imponujący stan infrastrukturalny, ale też, tak jak za czasów radziwiłłowskich setki lat temu, wydarzenia kulturalne, które się tutaj odbywają. Nie musimy użyć wielkiej wyobraźni, by przenieść się w te czasy, gdy jeden z najmożniejszych rodów magnackich gościł tutaj najwspanialszych artystów swojej epoki. Przenosimy się w te czasy, gdy Biała Podlaska gości znakomitych artystów z całego kraju, a także gości przyjeżdżających do nas z zagranicy. Za tą inicjatywę, która już kilkunastokrotnie w białe miejsce, chciałbym bardzo podziękować już wymienionym, ale pragnę to również zrobić osobiście, pracownikom Bielskiego Centrum Kultury, w szczególności Galerii Podlaskiej, pani kierownik Renacie Sobczak i jej współpracownikom, pani Natalii Grabko i Adamowi Korszunowi, naszym niezawodnym profesorom szkół średnich, którzy tworzą przestrzeń do rozwoju talentów, kształcąc w klasach o profilach artystycznych w liceach imienia Stanisława Staszica i Emilii Plater, wreszcie życzliwym sponsorom, którzy pomagają nam wypełniać miejską przestrzeń kulturą. To ogromna wartość dodana, gdy właśnie ta publiczna przestrzeń wybrzmiewa tymi uniwersalnymi, ponadczasowymi wartościami. A to zderzenie tylu różnych wizji, tylu różnych spojrzeń na kulturę, tylu różnych sposobów ekspresji artystycznej przenosi nas w tę sferę multidyscyplinarnego dialogu o współczesnym świecie, który tego dialogu na pewno bardzo od nas potrzebuje. Dziękuję jeszcze raz pięknie i wypowiadam magiczną formułę. Park Sztuki uważam za otwarty. Dzień dobry, Sławek Matyjaszewski, sztukmistrz z Lubina. Przyjechałem do Białej Podlaskiej, żeby stworzyć tryptyk eksperymentalny. Trzy drzewa, trzy pnie owinięte agrowłókniną, z naniesionymi sprayem, tajemniczymi znakami. Instalacja nawiązuje do jakichś pradawnych sytuacji, kosmicznych rzeczy. Jest to instalacja Land Art z materiałów naturalnych. Dziękuję bardzo. To jest moje
instalacja rzeźbiarska pod tytułem Rzeźbniki. Jest to poniekąd zastanowienie się nad tym, jak mogłoby wyglądać ogród Radziwiłłów, gdyby mieszkali tutaj, żyli. I tam mamy też kocyki, gdzie można sobie usiąść i jest wiaderko, w którym jest glina taka z lasu i każdy może przyjść, coś sobie dolepić i tam dołożyć. Thank you.